Zróbmy teraz sobie jeszcze ciekawsze zadanie niż to, które robiliśmy na koniec poprzedniego filmu. W prawdopodobieństwie to jest fajne, że zawsze można wymyślić sobie jeszcze ciekawsze zadanie. Rozważmy taki problem. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie co najmniej jeden orzeł? Co najmniej jeden orzeł. Wydaje się proste, tak? Trzeba policzyć wszystkie te przypadki. Rozwiązując poprzednie zadanie, wypisaliśmy je wszystkie. Zobaczyć ile jest wszystkich przypadków, ile jest sprzyjających i obliczyć, tak? No dobrze, no to wszystkich wiemy, że jest dwa. W pierwszym rzucie mamy dwie możliwości. Aha, no to może dodajmy, że, żeby uściślić, że chodzi nam, że to ma być w trzech rzutach. W trzech rzutach. Mamy dwie możliwości... W pierwszym rzucie mamy dwie możliwości w drugim rzucie i mamy dwie możliwości w trzecim rzucie, czyli dwa razy 2 razy 2 jest 8 wszystkich możliwości. Możecie je policzyć, jest ich dokładnie 8, czyli w mianowniku będziemy mieli ósemkę. A ile jest tych możliwości, które nam sprzyjają, że będzie co najmniej jeden orzeł? No to liczmy, tu mamy trzy orły, tu mamy orła, tu mamy orła, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli jest dokładnie 7 takich zdarzeń, w których wypada co najmniej jeden orzeł. No to powiecie, no dobrze. Łatwo coś takiego zrobić, wypisując wszystkie przypadki, jak nie ma ich zbyt dużo. No A gdybyśmy na przykład, nie wiem, rzucali monetę 20 razy i zapytali się, jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie co najmniej jeden orzeł, no to co wtedy zrobić? No, nie ma takiej prostej metody jak w tym zadaniu poprzednim, że pomnożyć jedna druga, raz jedna druga i tak dalej. Dlatego, że jak wypadnie na przykład orzeł w pierwszej próbie, no to już we wszystkich pozostałych nie musi wypaść orzeł, ale może tak albo jak w pierwszej wypadnie reszka, w drugiej reszka, no a w trzeciej orzeł, no to też będzie dobrze, czyli jest bardzo dużo różnych przypadków i nie ma takiej prostej reguły jak tutaj, kiedy liczyliśmy prawdopodobieństwo jednego konkretnego wyniku. Ale jest pewien sprytny sposób, który wam za chwilę pokażę, jak można znaleźć inaczej wynik tego zadania i to właśnie często w zadaniach z prawdopodobieństwem się stosuje taką metodę. Że trzeba po prostu trochę inaczej popatrzeć na to samo wydarzenie, jak gdyby z drugiej strony. No bo co to znaczy, że wypadł co najmniej jeden orzeł? To jest dokładnie to samo, co powiedzieć, że w wyniku były nie tylko same reszki. Nie same reszki, może tak napiszę. W trzech rzutach. W trzech rzutach że to jest dokładnie to samo, że jak wypadnie co najmniej jeden orzeł, to znaczy dokładnie to samo, że nie wypadły same reszki. No a jakie jest prawdopodobieństwo tego, że nie wypadły same reszki? No to będzie jeden odjąć prawdopodobieństwo tego, że wypadły same reszki, tak, że będą trzy reszki. No jest to pewna ogólna prawidłowość, że jeżeli weźmiemy prawdopodobieństwo tego, tak, że nie wypadną same reszki, nie same reszki. I do tego dodamy prawdopodobieństwo tego, że wypadną same reszki. To co powinniśmy dostać w sumie w takiej sytuacji? No to są zdarzenia, które. Wyczerpują wszystkie możliwości, no bo albo wypadną same reszki, albo nie będą same reszki, czyli będzie jakiś orzeł. Więc to są wszystkie mo możliwości. To jednocześnie te zdarzenia wzajemnie się wykluczają, no bo albo będą same reszki, albo nie. Nie może być tak, że zajdzie jakieś zdarzenie, które będzie pasowało do obu tych definicji, do obu tych warunków czyli to, są to zdarzenia, które się wzajemnie wykluczają oraz wyczerpują wszystkie możliwości. Więc suma ich prawdopodobieństw to jest prawdopodobieństwo zajścia jednego z tych zdarzeń, czyli to jest prawdopodobieństwo do tego, że zajdzie cokolwiek. Prawdopodobieństwo do tego, że zajdzie cokolwiek jest równe 1. Czyli wiemy, że suma tych prawdopodobieństw musi być równa 1. I tak jest, dlatego że te zdarzenia są wzajemnie wykluczające się i wyczerpują wszystkie możliwości. No to tutaj to, co zrobiliśmy, to po prostu przenieśliśmy ten kawałek na drugą stronę. Czyli od jedynki odjęliśmy prawdopodobieństwo tego, że wypadną same reszki. No i dostajemy wtedy prawdopodobieństwo tego, że, że otrzymamy wynik, który nie będzie się składał z samych reszek. A więc prawdopodobieństwo tego, że nie wypadną same reszki, to jest 1 odjąć prawdopodobieństwo tego, że będą trzy reszki. No, a to jest bardzo łatwo obliczyć. Może zrobimy to jeszcze innym kolorem. To jest bardzo łatwo obliczyć. Bo to jest po prostu 1 odjąć, no i jak zwykle prawdopodobieństwo tego, że będą trzy reszki, no to mamy tak, 1 druga, że będzie w pierwszym rzucie reszka, razy 1 druga, że w drugim rzucie będzie reszka, razy 1 druga, że będzie w trzecim rzucie reszka. Czyli to jest 1 odjąć, 1 ósma, 8 ósmych odjąć, 1 ósma, no to będzie 7 ósmych. Czyli dostaliśmy ten sam wynik. Zobaczmy teraz, że rzeczywiście ta metoda działa. Na przykład, jak rzucilibyśmy 20, no, no 20 to jest dużo, może weźmy 10 razy. Powiedzmy, że chcemy obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie co najmniej jeden orzeł. Co najmniej jeden orzeł. Powiedzmy w 10 rzutach, w 10 rzutach. No to to będzie równe 1 odjąć prawdopodobieństwo tego, że wypadną same reszki. No dobrze. A jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadną same Same reszki. No to jest jeden. Odjąć prawdopodobieństwo tego, że wypadną same reszki. No to rzucamy 10 razy. Czyli mamy tak. Jedna druga, że w pierwszym rzucie wypadnie reszka, razy jedna druga, że w drugim wypadnie reszka, razy jedna druga, że w trzecim. 10 razy tak muszę napisać. No dobrze, napiszę to. 4, 5, 6,

No, widać, że prawdopodobieństwo tego, że w 10 rzutach wypadnie co najmniej jeden orzeł, jest naprawdę dosyć duże. To ta liczba jest bardzo bliska jedynki. To może dla zabawy obliczmy sobie, ile to jest równe w przybliżeniu na kalkulatorze. Otwórzmy sobie kalkulator. No i możemy obliczyć, ile to jest 1023 podzielić na 1024. No to jest 0,999, czyli, czyli jakbyśmy chcieli napisać to w przybliżeniu, to jest 99,9%, a tak naprawdę nawet minimalnie więcej. Czyli jak rzucamy 10 razy monetą, to mamy ponad 99,9% prawdopodobieństwo, że co najmniej raz wypadnie orzeł.